w tym spotkaniu, czy uda mu się coś ustrzelić. No bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Zobaczymy właśnie. No mamy kilku zawodników właśnie z pierwszej drużyny w rezerwach LKS-u. No jesteśmy ciekawi, myślę, że też i nasi kibice są ciekawi ich postawy. Jesteśmy też ciekawi, jaki wynik obstawiacie. Kibice, bardzo się cieszymy, że jesteście tak licznie, czy tak licznie komentujecie ten wstęp do meczu jak na razie. Widzimy już piłkarzy powoli tutaj pojawiających się na obiekcie. I sędziowie, którzy się też pojawiają na obiekcie, oni też nie zapomnieli mnie wspomnieć. Głównym sędzią będzie Wojciech Kretek. Natomiast na linii będą Marcin Czarek oraz Dawid Łuczyński. Tak, Marcin Czarek, sędzia liniowy, którego oczywiście mogę troszeczkę prywatnie pozdrowić się. Miałem okazję ostatnio widzieć go podczas meczu właśnie na story w czerwcu z drużyną KS-em do trenu w Stoczkowskiej Piłce, bo sędzia z kręgu Stoczkowskiego, tak jak pozostali sędziowie, zrobią ten mecz. Zmaga się do pinkowców. Warci się oczywiście, ale to chyba za pinkę na razie przyszany tutaj z zasadnią. Zobaczymy, czy kibice pod panem, którzy siedzą tutaj, nie będą w stanie za pinkę prowadzić. Pierwsze typy na czacie 3-0. Podejrzewam, że ta gości tutaj wnioskując znika. My nie będziemy na razie chyba się tutaj. Myślę, Marcinie, że pokusimy właśnie o typy. Mamy tylko nadzieję, że będzie sporo bramek i emocji do końca spotkania. A Wojciech Kretek, sędzia, który sędziuje mecze na szczeblu trzeciej ligi. Dzisiaj na spotkaniu czwartoligowym. Myślę, że tutaj te Biniowi, którzy również mają to samo chociażby występy w drugiej lidze. Myślę, że osędziowanie powinniśmy być spokojni o poziomie tego sędziowania. Zobaczymy. No i jeszcze ostatnie słowa. Zdrowia Łodzie! LKS! Tak, dzisiaj pytają o Łukasz Tęczaka. Nie wiemy z jakiego powodu nie ma go w składzie. Nie udało się przed meczem niestety. Dotarliśmy do Kieradza z małymi perypetiami. O tym może w przerwie wam opowiemy. Ale zapraszamy na Instagramie. Albo zapraszamy na nasz profil na Instagramie. Tam wyjaśniliśmy, co się wydarzyło. Ale jesteśmy z wami. Tylko nie udało nam się po prostu na spokojnie z trenerami przed meczem. Natomiast nie ma właśnie Łukasz Tęczaka, kapitana tej drużyny, tutaj zawodnika charyzmatycznego. Zobaczymy, jak koledzy będą go dzisiaj sobie poradzą. To jest tak rada. Też trzeba na to się poradzić. Wiesz, pan też Wiktor Putin. Ktoś w głowie. Było. No właśnie, i już powoli zaczynamy to spotkanie. Zobaczymy, jak to się zacznie. Rozgrywka będzie bardziej ofensywnie. 22 sierpnia, godzina 17. Rozpoczynamy. Siadamy wygodnie ponad fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Warta Sierac, LKS U. Pierwszy kulisek przed chwilą rozbrzmiał tutaj w Sieradzu, zobaczymy. Pierwszy kulisek przed chwilą rozbrzmiał w Sieradzu, zobaczymy, jak na razie LKS-iacy przy piłce próbują gdzieś tam spokojnie konstruować atak. Myślę, że będziemy się mogli spodziewać w tym meczu tego, że posiadanie piłki będzie po stronie gości. Natomiast zobaczymy. Zobaczymy, co pokażą tutaj warciarze. No i na razie bardzo spokojnie, znaczy Warta gdzieś tam próbuje drugimi podaniami zagrozić, to bardziej jakąś akcję ofensywną. Chyba tutaj nasi widzowie słyszeli zapowiedź stickera, zapinamy pasy, tak. Mam nadzieję, że pasy już zawsze zapięte. No i też właśnie mam nadzieję, że będzie potrzeba, żeby te pasy zapinać, że naprawdę te piłkarze pokażą dzisiaj kawał dobrego futbolu. Zarówno jedni, jak i drudzy. Jak wiemy, na pewno dla Warty jest to dość prestiżowe spotkanie, nie tylko pod względem pozycji w tabeli, a tutaj no, próba zagrania drugiego podaniem pole karne.
Jesteśmy oczywiście tutaj na trybunach stadionu Wisieradu. Troszkę oddalenie z boiska przez to, że jest taka tarkanowa wieżnia. Staramy się oczywiście w miarę możliwości oglądać numer piłkarzy. Na pewno są one dobrze widoczne na tych kulkach. Dlatego, że łodzianie dzisiaj w czarnych strojach, jak wyjazdowi z białymi stawkami, natomiast te... O, tutaj pomyłka! Druga minuta spotkania i mamy bramkę. Pogranie jednego z piłkarzy LKS-u, Jakub Kosik, asystent zawodnika, który dzisiaj debiutuje w LKS-ie. Debiutuje w rezerwach LKS-u. Kelly zdobywa bramkę w poprzednim meczu, zaliczył asystę. Dzisiaj bramką ten zawodnik, który ma ze sobą debiut w pierwszej drużynie UKS-u w meczu Pucharowice z Śląskiem Wrocław, za dominujący. Tutaj pewnie wykorzystał do grania Jakuba Kosika, po lekarze. Stopera, który źle obrócił do nosu piłki. Stopera Kowalny. Siłka dotarła do zawodnika Nigeryjczyka z polskim paszportem Kelly'ego, który pewnie pokonuje, strzelając długi róg, Mateusza Wlazłowskiego. Teraz gospodarze próbują gdzieś tam na prawej stronie boiska. Masz tam Mariusz Woźniak, ale piłka poza boiskiem i za chwilę od bramki. Mamy jednak drożny na chwilę warciarza odrożnego. I mamy pierwszy rzut rożny zawarty, a wykonawcą Łukasz Szojecki. Tak, bardzo nas to cieszy, bo wygląda na to, że nie będzie tutaj kalkulacji dzisiaj. Zanosi się na to, że naprawdę możemy być świadkami ciekawego pojedynku. Wynik już jest otwarty, a teraz rzutka w pole karne Chojeckiego. Pewnie Michał Kot w bramce z tego klubu sportowego. No i tutaj taka właśnie niefortunna interwencja jednego z obrońców Warty. Jesteśmy ciekawie, czy no po tej właśnie interwencji no jednak no pozbiera się, weźmie się tak, no bo jednak no takie błędy mogą przysporzyć więcej bramek. Myślę, że Marcin odpoczył się błąd, ale też z drugiej strony trzeba pochwalić Kosika, bo co mi to przypadkowe podanie, próbował zagrać za plecy obrońców. Teraz kolejna duża piłka, teraz na lewą stronę do Widziera. Ale jest złanie, też słowa jest w piłce, ale teraz piłka ponownie poza boiskiem. Z tym, że tym razem budowa tramwaje w piłkach klubu sportowego znaka grę. Szybko mieszka Lorenz, zawodnik, który mówi się o tym, że jest przymierzany do gry w pierwszej drużynie i że w tym sezonie być może dostanie swoją szansę. Ten zawodnik pozyskany rok temu, dobrze pamiętam, właśnie na ten klub sportowy. Teraz Adam Patora we własnym polu karnym. No, tak. Szczerze mówiąc, spodziewalibyśmy się go w innym sektorze boiska. Gdzieś tam próbują lewą stroną, ale niedokładne podanie. Próbuje tam ambitnie piłkarz Warty gonić, ale podanie bardzo niedokładne. Tutaj siacy swoim polu karnym. Staram się to w wysokiej presji, no ale jednak. Kosik, spokój tego zawodnika, naprawdę myślę, że będziemy mogli dzisiaj widzieć dużo takich akcji, gdzie będzie próbował uspokoić grę swoich kolegów, młodszych kolegów z drużyny. Właśnie doświadczony zawodnik. Walka przy bocznej linii, która znów poza boiskiem. No i znowu przez Kosika, tutaj szacy wyspiewają. Ciekaw jestem podstawy właśnie Mieszka Lorenza i Oskara Koprowskiego, Oskar Koprowski dzisiaj jest własny zawodnik. A za to tam na czubu tak długo. A i teraz Kenny spada się rozstrzały. Ale chyba dobra. Tu jeszcze próba uderzenia. Teraz wcześniej Kodariusz Gruszyński. Bardzo bliski podniesienia po wyniku na 2-0. Łukasz, który kilka dni temu podpisał podpisany kontrakt z rodziną Śląskiego Klubu Sportowego z klubem. Natomiast ta sytuacja bez projektu bankowego
Bardzo serdecznie witamy na dzisiejszym spotkaniu prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, pana Adama Kazierczaka. Serdecznie witamy. Komentarz speakera, który powitał właśnie prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Znanego mi się też do takich dni pana Adama Kazierczaka. Ten mecz ciągnął tutaj sporo VIP-ów dzisiaj. Mówiło się o tym spotkaniu już od wielu dni. Tak, dokładnie. Wiele właśnie było informacji, że pojawiły się nazwiska nie tylko w drużynach, ale także i na sobie. Cieszymy się, że coraz więcej widzów dołącza do transmisji. Mamy nadzieję, że tak jak wspominaliśmy, pogoda na dzisiaj nie będzie nam tutaj patała figla. Teraz wygranie w pole karne UKS-u. Będzie rzut rożny. Kolejny rzut rożny. Zawarty się raz. 8 minuta tego spotkania. Zobaczymy, jaki wariant rozegrania tym razem wybiorą piłkarze w białej. I mamy kolejny rzut rożny Lawarty, wykonawcą Mariusz Woźniak. Zmiana w 38 minucie. Rzut rożny dla Sokoła. Przed polem karnym tam przejdzie w zawodzie tak płasko, zawodnik warty się raz. Dobra interwencja. Czujnie jak na razie grający w obrońcu sportowego. A tam znowu Woźniak na prawej stronie. Teraz koniec. Pole karne. Przejęta piłka przez zawodowy UKS-u. Zresponowany jest. Na drugiej stronie był komisarz. Znowu Tosik, Marcin Grobacz. Oczywiście dzisiaj on powinien być tutaj profesorem. Jeszcze kilka miesięcy temu w składzie ekstraklasowego Zagłębia Lubin, a dzisiaj na boisku czwartej ligi. Powinien się nam zdecydowanie sobie wyróżniać, jak na razie myślę, że to robi. No właśnie, jesteśmy ciekawi, bo jednak mamy tutaj klasę których zawodników, którzy no, mają to życie. Jest już tutaj paru. Tak, muszę powiedzieć, że dla nich to jest takie przetarcie przed tym, co już za kilka dni, bo 28 sierpnia UKS zaczyna swoje mecze w pierwszej lidze, a teraz dobra akcja. Ale wytknięty tak naprawdę na zewnątrz. Teraz Woźniak. Próba do grania. Bardzo znowu czujnie UKS-iarcy nie pasyfikowali się w wybitą piłkę na połowę warty. No i teraz babciarze od z autu, zobaczmy. Kotora tam przepytał się z Maksymilianem Zwandowiczem. Znowu UKS-iarcy spokojnie od bramki. Prawie, można powiedzieć, prawie rok temu komentowaliśmy Marcinie mecz na żywo Łódzkiego Klubu Sportowego Rezerw w Byczynie z Lerem Potębice. Sporo nowych twarzy od tego czasu. Różne rezerwy w Rezerwu. Na pierwszej drużyna rezerw jest cała zbudowana, ale kogo zagrania niestety na pozycji spalonej. Nie wiedziałeś tego, bo takie ciekawe, to jest ten sponsor. Jak go strzelam? Że w czterech strzelach. Zima. Troszeczkę w niższych ligach mniej tych zagranicznych nazwisk. Troszeczkę mniej, a tutaj myślę, że Martina, żeby ten po prostu. Teraz doping kibiców warty. Troszeczkę się oburzyli po stanowiskiem swoich piłkarzy. To bardzo szybko. To Boże, Woźniak. Tam jest nowa interwencja. Użył KS na tarczy. Zobaczmy wygranie na lewą stronę. Rzutka w pole karne do Keniego. Keni zgrywa fantastycznie. Na drugi, trzeci metr tam spadał się, wytrzymał kilka z UKS-u. Wszystko naprawdę blisko po raz kolejny podwyższenia wyniku. Łodzianie. Staram się dojrzeć. Znamy Przemysław Sajdak, piłkarz, który przecież też w pierwszej drużynie ostatnio w meczu pucharowym też występował z klubu sportowego, który także zaliczył już kilka meczów w Ekstraklasie. Ale fantastyczna akcja, no jeden kontakt zagrali. Ale nie ma wszystko bardzo dobrze i Tadeusz Wazowski. Jednak stanął na wysokości zadania, bardzo dobrze wygrali. I tutaj próba zagrania. Jeszcze Warta próbuje, uderzenie, ale kapitalne uderzenie Mateusza
Woźniaka, sekretarza Mariusza Woźniaka. Bardzo serdecznie witamy na dzisiejszym spotkaniu prezydenta miasta Sieradza, pana Pawła Kosiewa. Jeszcze ładniejsza interwencja Michała Krepa z Lazer BKS. Naprawdę, piękne wrażenie, jeszcze piękniejsze pana. Naprawdę, jak na razie tutaj kibice Sieradza i mam nadzieję, że wy, drodzy widzowie, nie narzekacie na poziom tego pojedynku. Media, czwarta władza. Jest tak na razie tutaj dobre tempo tego pojedynku, rzut rożny. I mamy kolejny rzut rożny, wykonawcą był Łukasz Wojecki. Rzuty rożne jak na razie przez warte wykonywane nie przynoszą większego zagrożenia. Bardzo silnie ofensywa UKS-u. Teraz zagranie. Ale tutaj widzimy. Bardzo dobre wyjście. Zobaczymy, ale tutaj Michał Kot. Michał Kot żyje w ramce UKS-u. I Łodzianie z powrotem przez Rozwandowicza tym razem. Na razie po tej jednej niefortunnej interwencji w pierwszej minucie, po 13 minutach meczu. I na razie no wygląda to ciekawie, jak akcja ofensywna z obu stron. Tak prawda, UKS jest właśnie więcej się posiada jako oczywiście, że przeważa, natomiast powiem Ci Marcinie, taka różnica w porównaniu z tym, co widzieliśmy właśnie w zeszłym roku w wykonaniu rezerw UKS-u. Wtedy ta drużyna prowadzona przez Pawła Drexlera, który obecnie jest asystentem pierwszego trenera, no grała jednak więcej piłką po to w zasadzie, żeby zadać nas piłką tylko i wyłącznie. Natomiast dzisiaj więcej podań tak na plecy obronne. 13 minuta spotkania, żółtą kartką ukarany zostaje Tosi. Rozkładało się nam tutaj trzy razy, przez się pod tym daszkiem, w którym jesteśmy, więc możecie teraz bardziej pewnie słyszeć różnego rodzaju okrzyki, radości, zadowolenia, zobaczymy. A przed nami rzut wolny dla gospodarzy, jest tu 6-7 metrów, troszkę bliżej wybrane, zobaczymy kto będzie wykonywał. Wolny, jest taka rozmowa z sędzią. Mam nadzieję, że dobrze będziemy mieli numery zawodników. Tutaj stoi na razie numerem 7 Łukasz Mitek. Pytanie, czy będzie wykonywał ten. Wydaje się, że on albo projekci podejdą do tego uderzenia. Patrzę w murze 4 piłkarzy UKS-u. I właśnie Mitek. Próbowa zaskoczyć bramkarza, jednak piłka obita o mur. I mamy rzut rożny. Jeszcze następny. A wykonawcą jest Mariusz Woźniak. Numerów zawodników, no to zbiorę przepraszamy. Może się stanę podać się razy, sytuacja wróci do normy, będziemy stanę lepiej obserwować. Takie troszeczkę zagranie. Pracujemy z tym podglądem, pomyli online. To teraz wybicie. Widzicie UKS-ków, kilka wyjście. Wybiję oczy, bramkę Marcin, zobaczmy. Tym razem. Chyba warty. Teraz UKS po prawej stronie. No i niedyskowo tam zawodnik warty. Teraz musimy na drożne. I zobaczymy, jak już się tak wykonają. Warta prowadzi szczęście. Na różnikach boiska. Fajna. Rzut rożny dla gości wykonuje Przemysław Sajdak. A Sajdak już wykonał rzut rożny. Bardzo dobrze, bo bronił się, natomiast pokazał, że sędzia liniowy, że piłka się pracowała. Teraz już prawdę się zresztą ponad razu. Nowy.
myślę, że piłka pozi tak. No i cały czas jednak Barca ma problem z wprowadzeniem piłki z własnej połowy. W tym momencie bardziej kontroluje tą grę. Rozgrywa swoją piłkę na swojej połowie. Tutaj cały czas podgrążą oczywiście środkowi obrońcy UTS-u. Mamy jakby dwóch cofniętych łączników, jest Rozwandowicz albo chłopiec, który wchodzi w linię obrony do wygrania. Bardzo dobrze tak na razie wygląda z tej strony, ale są doświadczeni zawodnicy. Potem mają to 10 metrów w sekundzie. Przy czym jak już to się od na razie. Sekeli, prawie są nie zobaczcie na Państwa. Ale jeszcze piłka na kręcie, uda się daleka. Tam Kwasiński zginie się. Też nie tak powiedzieć. Mateusz Mazowski pracuje piłkę, która po kontakcie z obrońcą. No wyspawy na Zubrodny, jednak bardzo dobrze daleka wydania tą piłkę. Znowu próba zagrania dalekiej piłki. Ale piłka jest bardzo czujnie i znowu spokojnie rozgrywa tę grę od obrony. Ciekawe jestem Marcin, który próbowała więcej strzałów w starciu. Jest teraz dosyć mocny na swojemu radnym, że to jest piłka, co inna. Śpiesza z tego strzała, że być może będą chciał wyrysować zawodnictwo, bo drużynek na razie prawie strzał lekarstwo w tym meczu. No ale to też może efekt tego, że odbyliśmy w szczególności goście, próbują rozgrywać piłką. A kilka razy może taki efekt, że znaleźli się okowoto z bramkarzem gospodarzy Mateuszem Zabłowskim. Dzień temu mieliśmy bardzo taką temperaturę, chyba na tym też. Znowu właśnie aktywny ten piłkarz. On chyba i jest jak na razie najczęściej przy piłce różnie ociera to teraz ten na prawej stronie boiska. Piłka. Mamy znowu Żydrożny dla Warto się raz. Czy rzuca autu, na rozmiarku zobaczmy, to będzie tak rzuca autu. No i znowu tam woźniak w piłce. No i cały czas bardzo się raz próbuje jednak na połowie przeciwnika oddać strzały na bramę. Szukałem sposobu, aby jednak przełamać tą obronę, ale jak widzimy bardzo czujnie, ale tutaj jest taka szansa, próba do grania. Bardzo spokojnie chyba jest kończę rozegrać, ale straci znowu piłkę. No i tutaj Kojecki w piłce przegrania na drugą stronę. Myślę, że bardzo słusznie. Ale znowu piłka do Kojeckiego. Znowu tą prawą stronę spróbują. Jest też rzut na pole karne. Obrona UKS-u. Doszedł tam do strzału, tak myślę, że to powiedzieć, dowodnik numerem 20, Bartosz Sieraz, czyli Wiktor Planeta. Teraz błąd, fatalnie UKS-iacy. Ej, Dwudziesta minuta spotkania i mamy bramkę, a strzelcem Marcin Kobierski. Mówiliśmy o tym Marcinie Kobierskim, który jest przestępstwem, można powiedzieć, UKS-u, który ma potem na UKS-iaków, który strzelał w poprzednich meczach w ostatnich 5 latach 60 bramek zawarty w meczach z UKS-em. Czwarty gol UKS-owi w ostatnich latach Marcina Kobierskiego, super snajpera, weterana, legendy, Warty Sieraz. No i pięknie nam na razie wygląda to spotkanie. Błąd UKS-iaków przy rozegraniu, a tam Mateusz Dobniak, którego znamy tutaj dzisiaj w chwilach, zmieniamy jego nazwisko bardzo przygodnie. Przejął tę piłkę, dograł do prostego mimo interwencji jest piłka Matota. Szanowni kibice, stanowczo apeluję o zaprzestanie używania petard sztukowych. Ich używanie jest zabronione i grożą za to bardzo poważne konsekwencje. Indywidualne, jak również dla klubu.
No i teraz tak, liczę tutaj, domagają się Baru, nie jesteśmy chyba w stanie, ale chyba naprawdę niewiele tam na to, żeby poprawnie rozegrać tę akcję. Sędzia Łuciński, no i sędzia Główny Kretek, odwizdał jednak kolejnego gol nieuznany, ale kolejna dobra akcja po prawej stronie, gdzie rywa się obrońcą Kenii, które wszystko wygrywa na noc. I kolejny rzut rożny dla gości, wykonawca Przemysław Fajda. A wszelkie bramki dla gości jest to. Zobaczymy, czy warto odpowiedzieć właśnie na tą bramkę. Ale jak na razie bardzo trzeba. Znowu próba zagrania. Niewiele braku, tylko piłka lepiej była przejęta w Kobierskiego. Myślę, że też byłoby ciekawie. Marcin Kowalski, 35 lat, naprawdę. Portugalczyk, który pokładamy naprawdę duże nadzieje w tym sezonie, bardzo nieudany w tym sezonie OKS-u w czasie. No i myślimy, że w rezerwach OKS-u będzie musiał zaopracować na ponownie na zaufanie trenera, a teraz pogranie Wiktoratorze, który został do wyśrodkowania, nic tego nie zrobił i warto się raz rusza z atakiem, zobaczmy. Kolejne dalekie zagranie na skrzydło. Jest tam Kelly. Bardzo dobry dribbling swojego zawodnika, ale nadal jak za mało piłka. Nie ci chcę, no ale... Teraz Lieta. Tam mokrą piłką dostać. Mokre ciało. Jeśli pomylimy nazwiska, to jeszcze raz powinnam. Ratujemy się przeglądem na ekranie tego, co
Tam nie musi trzymać formy. Zdaje. Tak wygląda. Dobrze, że nie musi trzymać formy. Tutaj, jak na razie mamy ciekawy mecz. Trzy bramki teraz. Trzy punta! Wejście. Zawodnika trzy razy. Jeden na boisku. Łukasiak. Matosik. Nie wiem, czy teraz będziemy w stanie dojrzeć ten numer. A było słychać. Wszystko. Było słychać niestety, że zamknięcie trafił w nogę. No, wywala przygotowanie. Na pewno mu chronić. Wyle nie wniecie. Tutaj pomoc udzielana nie do SOS-u. Myślę, że tutaj teraz za kibice Wrocławego na pewno patrzą z zaniepokojeniem, ale już wstaje na nogi zawodnik z numerem 6. Za chwilę UKS zacznie od tego fragmentu. Teraz Karol Kurowski, byliśmy kapitan w dzisiejszym spotkaniu. Informacji. Natomiast wiemy, że Warta się raz nie rozegra w meczu pierwszej kolejki z Czarnymi Rzęśnia. Tak, gdyż tam zakażenie jednego z zawodników Czarnych Rzęśnia. Więc stąd też nie sądzę. Teraz dalekie dogranie do Wittmajera. Zagrania do tyłu. To nie Gima, przepraszam. Wygranie. To właśnie który to zablokowany jednak w polu karnym warto się często uważam, że wygrywa do skrzydła taki lewą czy prawą stroną w porównaniu z tym, co grali jeszcze rok temu. Zupełnie inaczej wygląda ta gra, więcej właśnie opcji skrzydlających. Dzięki temu według mnie troszkę ciekawie ogląda się mecze FPS-u. Więcej sytuacji na no teraz Kubierski, jestem zawodnikiem. No potem oczywiście tak, zawodnikiem na plecach. I znowu gdzieś taka próba zagrania do przodu, ale bardzo niedokładna. Tylko wychodzi za boczną minię. Trochę spokojnie będzie rozmawiać. To już ten zrobił kasy. Nie może sobie poradzić. Po prostu żona. Coś już tu powinien tutaj brylować. To kolejna strata na potory. Myślę, że zawodnik, który będzie się chciał pewnie zgadzać oczywiście w tym meczu. To nawet nie robimy. W razie raczej im tutaj nie idzie. Jeden nie Zagrania właśnie na skrzydła w tym momencie.
Pewnie będzie teraz ta próba wygrania pole karne, zobaczmy. Ale dość wolno przenoszą, jak widzimy, zawodnicy na połowę przeciwnika. Niestety nie ryzykowali, cofali piłkę, teraz dopiero dogranie pole karne. Przed pole karne UKS Jakubierski dojdzie do piłki. No tutaj czujnie obrona piłkowa z używania tutaj spodziewali się tego, że ktoś się będzie wykrywać od ramki. No i proszę, odzyskali piłkę bardzo szybko. Taki wysoki pressing dużo daje. Też zmusić go do pełnienia błędu. No ale tutaj znowu bardzo ładnie Kenny. Ale trochę szczęśliwie UKS trzymał się przy piłce. No i zobaczmy, było takich kilka dobrych sytuacji z jednej strony gości już po tym golu strzelano 2-1. Obecnie troszeczkę sytuacja się skupiła na wojsku. Zobaczmy, czekamy na kolejne wizje, które się robią. Ale tutaj środek. Trzydziesta szósta minuta spotkania i mamy wyrównującą bramkę. Tak, Adam Atora. Piłka 4 przecież w UKS-ie. A szczęście Adam Patora. Najlepsze lata swojej kariery. 55, tak. Tam to jest. Tutaj
No dosłownie tak, wszyscy zawodnicy UKS-u stanęli w pewnym momencie, Potora wbiegł, kto gra na piłkę, no dosłownie idealnie na morze, wdrożenie pierwszej piłki, no i piękna bramka, naprawdę taki danek, jak się oglądać więcej, no, ale mecz bardzo ciekawy, 2-2, 37 minuta, co? Się będzie toczyć to spotkanie. Mieliśmy nadzieję właśnie na to, że fajerwerki będą nasywać na trybunach za 3 lat. No bądź nie było prawego. Nie można chyba na tego, bo to się dzieje. Rozmawiam się. UKS częściej przypisy, ale warta bardzo. Wzywam kibiców o zaprzestanie używania petard pudłowych. Służby porządkowe zmuszone będą Państwo wyprosić. Jest to myślę, że minutę. Dogranie do woźniaka. Zobaczmy, nie ma stronnego. Woźniak czopał na panu Lopinkę. Jednak już za linią. Sędzia Linowy Mielczarek wskazał, że piłka chyba poza boiskiem i UKS od swojej bramki. Teraz Kenny zamknięty. Musimy poszukali posiłka. 38 minuta spotkania, wynik meczu 2-2. Na skrzynie tej trzeciej bramki to się nie udało. Natomiast gospodarze wykorzystują to, co mają tak naprawdę. Można powiedzieć, że wykorzystują większość tak naprawdę swoje najlepsze sytuacje podbramkowe i robią to bardzo skutecznie. Natomiast mają no, niestety. No brakuje tej wypowiedzi. Adam Patora w tym sezonie w trzech poprzednich meczach warty się raz w każdym z nich posuwał 18 strzelców. No i podtrzymuje swoją pasę. Czwarty mecz w piątej kolejce Adama Patory. Czwarty gol. No i jeszcze poczekamy faktycznie, jak to dalej spotkanie się wiąże. Ale tutaj przejęcie. Sajdak, zobaczmy co pokażę, faulowany Sajdak. Też dosyć dobra pozycja na uderzenie. Pytanie, czy będą próbować dożyć z daleka, czy jednak dorzucać na piłkę po lekarzu. Adam Patora z 2017 roku bardzo warto się raz. Myślę, że tutaj zawodnika byłego pocięcia Patora dużo więcej, naprawdę mocny i coś dało sobie znać, że ci zawodnicy po bramce, po jednej bramce zajęli w tym spotkaniu, a teraz zima. No i zobaczymy. Poprzednie jego doświadkowania troszeczkę za wysokie, tak się wydawało. Zobaczmy teraz. Jednak zagranie, próbujemy. I mamy trzecią bramkę dla Łodzian. 40 minuta spotkania i mamy bramkę dla gości. Wynik spotkania 2-3. Będzie pisane. 40 minuta rozwan tego meczu 2-3. No to nie jest za znak. 5 bramek, 40 minut, co 8 minut gol statystycznie. Bardzo dobre widowisko. Oby teraz żeby więcej takich meczów. Natomiast to troszeczkę martwi, jeżeli chodzi o grę defensywną do zespołu. Mówiliśmy Marcin o waszych poprzednich występowaniach. Wiemy, że niewiele brakowało, by poprawił. Dograł doskonale na nos. No właśnie, pytanie czy warto znowu tak szybko powiem. To już jest dosyć, bez szans, myślę, w tym strzale na dobrą interwencję. No już strzelę, mało, no. Ale też trzeba przyznać, że wielu tutaj spowodowało na to, że goście z mocnymi przekazami z pierwszej drużyny będą dominować. Jak na razie Warta próbuje się tutaj odgryzać. Ale na razie skutecznie się odgryza, można powiedzieć. Wygląda na to, że niebawem powinniśmy doczekać się bramki na 3-3. Nie zmieni się nam tutaj nic w tym meczu. Bo UKS robi jednak gdzieś tam błędy w defensywie. Jak Warta dzisiaj nie wybacza. Ale za to ofensywie naprawdę UKS bardzo dobrze się prezentuje. To nie jest do siedzenia. To jest doświadkowanie i do oglądania. Bardzo dobrze wyłapuje. Bo u nas nie ale ja na
Próba zagrania drugiej piłki na prawą stronę, ale skupiłem. Małkowie, Marcinek, jeden z sześciu zawodników Barwa Polskiego Klubu Sportowego, który dzisiaj wybiegł w pierwszym składzie i jest urodzony w 2000 roku. Takich piłkarzy, którzy dzisiaj w kadrze może zgłosił aż 12. 12 zawodników urodziło się w 2000 roku. Naprawdę młoda drużyna. Wystrzałem, jak mógł robić. Dobre! Zobaczmy. Można pokazywać właśnie w kontekście w ogóle Między formacjami takie dziury. Pierwszej połowy. No i piłka.
bo będzie pewnie dużo takich sytuacji. I mamy koniec pierwszej połowy, kilkanaście minut przerwy i wracamy. I startujemy. Warta Sieradz, Kłodzki Klub Sportowy. Wynik spotkania 2 do 3. A jak na razie Warta Sieradz na tarciu. No tutaj piłkarze Warty. Informuję, że Warta 2 w Wieruszowie do przerwy remisuje bezbramkowo. No tak, muszą pozostać w rytmie, aby utrzymywać ten kontakt bramkowy właśnie z rezerwą. Jak na razie tutaj Warta próbowała od razu na godzinę rezerwą KS-u i mam nadzieję, że jednak to będzie tam przewagę. Będziemy próbowali wyrównać. Teraz bardzo spokojnie wygląda, że Warty rozgrywają piłkę od swojej bramki. Spokojnie do pewnego momentu, bo piłka wylądowała już poza boiskiem. Na pewno plus za to, że próbują też zrobić swoją akcję. Właśnie od bramki, że przyjął KS-owi, to może wychodzić różnie, natomiast w kolejnych meczach, myślę, że to będzie procentować, Warta będzie w stanie na pewno z tymi liderami zdominować na boisku. A jaki był kurs? Tak jest, Adam Pokora przerzucony przez KSK bocznym sektorze pola karnego i pewnie za chwilę będziemy mieli dokroczkowanie z tym udziałem. Jest 47 minuta, ukarany zostaje zawodnik gości. Numerem 15 Koprowski Oskar. Koprowski Oskar. Kołbanikow. Albo wiecie kto, Bogusz Art. Ja to jest najlepiej, ale chyba dopiero... No co tam? Tak, no, no, dobra, no, tak. Bramka szalata, strzela od Przemysła Sosnowski z numerem 87, ale kot popisał się naprawdę kocim refleksem tutaj. Naprawdę, tutaj miał niewiele czasu na reakcję, ale zrobił to wyśmienicie, wybił piłkę poza światło. Czekalna interwencja, też bardzo dobre doświadkowanie wojewódzkiego. Kolejna sytuacja, gdzie piłkarze Warty jak już dochodzą do groźnej pozycji strzeleckiej. To jest naprawdę bardzo groźna sytuacja. Kilkakrotnie Michał Kot nam tutaj dzisiaj zaimponował w barwach. Jak na razie bardzo pewnie w bramce zdecydowanie bronił tutaj, natomiast no, w tych sytuacjach bramkowych nie miał żadnego. No ale Warta jeszcze raz widać, że będzie tutaj oczywiście walczyć, gra u siebie. Gdzie jest Kelly? W zeszłym sezonie tylko jeden mecz rozegrany pomiędzy tymi dwiema drużynami, dlatego że Warta grała tylko rundę jesienną. I tam w sezonie górą sportowy 3 do 0 w Łodzi. Ale co to jest powoli, tak. Taki bryłat na skrzydłem. 57. W tamtym sezonie właśnie nie wspomniałem mecz pomiędzy drużynami 3 do 0 w Łodzi, ale wtedy bramki zdobywali Radionow, Białousko i Jakajczyk. Dzisiaj tych piłkarzy tutaj nie ma, natomiast Radionowa i Białousko w ogóle nie ma w ŁKS-ie. Czerwoną kartkę w tamtym meczu obejrzał Kamil Rozwój. Jego również wysportowym już nie ma. No właśnie, sporo z tych nazwisk. Adam Rajczyk, który wtedy zrobił bramkę. Naprawdę bardzo dobrze teraz radzi sobie w pierwszej linii, a w Ekstraklasie zrobił nawet bramkę.
Czasem ta droga wsparcie i do ekstraklasy jest tak... No i tutaj prowadza grania. Spardonowo i falował się. Ciężko ręka. Brawo, falowany tej akcji. Wybrany przez planetę. Piłka opuściła niekońcową, no i... Żubrosz dodał wartę, wykonawcą Łukasz Chojecki. Kolejny stały fragment, który został wykonywany. Kolejny Żubrożny i doszedł do tego uderzenia Łukasz Warty się raz. Kolejna sytuacja, gdzie po wrzutce... ale karty dochodzą do ciała szesnastki. Wierzy, zawodnik ma siły, więc próbuje na tą lewą stroną więcej wydobywać sprintów. I tutaj znowu zagranie. Próba do grania. Do Kelly'ego. Kelly próbuje tutaj. Jednak bardzo się nazywa. Oj, tutaj. Mamy 4 do 2 w 53 minucie tego meczu. Strzelcem bramki Mateusz Bąkowicz. I mamy bramkę dla gości strzelcem Mateusz Bąkowicz. Wynik meczu 2-4. Bąkowicz, prawo obrońca UKS-u. Strzelił, nie wiem, czy był tam rykoszet. Mamy potwierdzenie, pytali o to kibice, czy jest trener Wojciech Sobowy na tym spotkaniu. Tak jest. Oczywiście obserwuję tutaj piłkarzy, którzy pretendują do gry w pierwszej linii pierwszoligowej. Nie wiem, czy to druga, teraz spełnił tam piłkarz UKS-u. Dobra, na lewą stronę i jednak spalony. Góra podmiotowała, tam dziecka sędziego liniowego. Bardzo dobra. Ale tutaj za szybko Warta się nadzwyczaiła wznawiać grę. Zagranie do teraz. Próba do grania. Ulty metr, tam doskonała interwencja defensora Warty. Sieradz.
Zarysowuje nam się tutaj coraz większa przewaga Łukasia Kubni. Mogą na tym, że wyprowadzić piłki Sajdak. Sajdak na lewo. Gdzieś tam próbują jeszcze. No brakuje troszeczkę uderzenia z daleka, jednak próbują piłkarze. Aż dziwne, Marcinie, w przypadku UKS-u, że to powiem, ale zabrakło trochę takiej małej gry na małej przestrzeni ogrywania tak kolokarnym. Warto? No właśnie, co oglądaliśmy jednak w zeszłym sezonie więcej. No jednak próba wejścia samemu z piłką. Bez powodzenia. Głośniak trzymany na prawej stronie boiska. Trzymana ta akcja Warty Sieraz. Mamy potwierdzenie od jednego z kibiców. Boruta Zbierz wygrywa z Wartą Gieloszyn 3-1. Czyli Boruta Zbierz w tym momencie 13 punktów w tabeli. No ale w ten moment nie zanosi tutaj się na... Na remis na razie się nie zamarzam. Ale jest jeszcze 35 minut regulaminowego czasu, gdy przed nami. No to jest 10 bramek. Teraz Sajdak na środku. Przemysław Sajdak, który jakby nie może przekonać do siebie swoją grą. Wyczyścił o tym czasowego. Ale i tak ufał, że to jest wcześniej ufał również trener Moskwa, przedstawiając często do piłkarza w pierwszej drużynie. Ale się tu zbawię. I sędzia cofa tutaj do tego uchwał. Może pójść się w początkowej fazie gry. Tak, jest tutaj dobra. Znowu oczywiście Kojecki. Ten szybko, ale to zagrana piłka. Nie, będą próbowali dograć się cały kadr za chwilę. Chyba, że warte jest to granie właśnie Woźniak. Włożył się tak troszkę za plecy, to druga była mu tam wygrywana. Ciężko było mocniej odwać strzał. Mamy informację o Tantigu. Tantigu oczywiście. Tym razem cieszymy, że ktoś się zaprika, to pozdrawiamy takiego strzelca. Można powiedzieć, że mamy troszeczkę w nożu na swoim kanale. Patryk Kraczak tym razem. Zbieraj czołowy strzelec od lat. Zbieraj. Boruta naprawdę imponuje. Dużo. Znowu oczywiście Kojecki. Ciekawe jak tym razem, ale na pewno to będzie to wygrania na głowę któregoś z kolegów. Ale do grania też mogą być teraz mocniej różne takie światobramki. Takie tak dogrywane piłki, to zobaczymy, czy tam się dogra. Nie, tym razem na dalszym. Tak, to granie. Mieszkanie ma rozwisał, bo rezerwuje. Bardzo wysoko to gra Marcin Kubiecki, wykonany to jest. Tak, zdecydowanie. Przygłowi. Ale znów piłka wraca do pola karnego UKS-u. Będzie kontra. Nie, nawet skrzydło rzucił piłkę.
ma, ale jest za mocno. Tutaj Mateusz Bąkowicz na mnie brakło sił i czasu, żeby dobiec do tej piłki. Myślę, że troszeczkę Kima jednak za mocno tam wygrywał tę piłkę na prawe skrzydło. Chyba miał za dużo opcji. Wydawało się, że to trochę jego, natomiast nareszcie Bąkowicza w ostatniej chwili chyba zmienił plan. No i tutaj bardzo niebezpiecznie pod polem karnego bardzo dobrze poradził tego sobie. Tak, nad wychodem z tego wysokiego pressingu. Może też ten jakiś pomysł, aby odciągnąć tutaj najrzucanie piłki na... Ale Wittmeier doskonale sobie poradził z przecięciem tego dyscyplinowania, tego prostego grania na skrzydło. Tadej Wittmeier, też piłkarz, który tutaj powinien nam zdecydowanie dzisiaj wyróżniać się na boisku trzy razy. Troszkę wydaje mi się, że za mało akcji ofensywnych jego wykonania. A przecież piłkarz równie dobrze radzi sobie, jak na lewej obronie radzi sobie też na lewej pomocy. Tak Łukasia Kufę, Kelly na prawej stronie. To gra, nie wiem, czy ktoś strzela na szybę. Wydawało się, że naprawdę dokładnie tam wykrywa w lewą stronę. Naprawdę szybko podciął tę piłkę, ale Romanowicz chyba uciekał za bardzo, by kurwa pewnie podejść do tej piłki. Został uprzedzony przez obrońcę Warty. Teraz niewiele brakowało. Niewiele brakowało, ale obrońca biało-zielonych bardzo dobrze na tą piłkę i dzięki temu ładna zawodników. I kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Po tych Marcinie początkowych akcjach, gdzie Warta się raz wydawało się, że bojowo nastawiona wyszła na drugą połowę, jednak ten gol na 4 minuty się tylko chyba za gości, a wykonawcą Romanowicz. Romanowicz lewą nogą. A tutaj bardzo płaskie dogranie. Do Keniego, ale wiele daje do życia. Tak, zblokowany jednak przez obrońcę Warty teraz. I za chwilę podobnie. I ponownie rzut rożny. Kleczuk, mój Betorti. Teraz mieliśmy gdzieś tam fał na obrońcę. Teraz i za chwilę spokojnie od swojego pola karnego będą zaczynali gospodarze. Spokojnie, ale z drugiej strony muszą oni mieć na uwadze, że już 63 minuta tego meczu i trzeba walczyć o trzecią bramkę, żeby jeszcze nawiązać tutaj. Dać sobie szansę na korzystny rezultat. Tutaj próba zagrania Jankowieckiego, ale przecięta przez Lorenza. Lorenza. Oj, tutaj. Teraz dogranie do Kelly'ego. Sam na sam. Kurczę, jeszcze dożywał praktycznie tą piłkę. Tak, Marcinie lepiej wtedy próbował. Ale tylko na jest środka i nie. Nieruchome przyjęcie bramkę. Szybko. Podać dobrze, troszeczkę chyba nie było mi puszczę. Na płaskie granie nie było nic. Chyba czas, tak jak przecież zdobył pierwszą bramkę w tym meczu. Ma też asystę, ale także... 64. minuta spotkania, mamy rzut rożny, a wykonawca Łukasz Wojecki. Teraz mamy rzut rożny dla Warty. Wojecki wykonuje, zobaczmy. Na przedpolu próba uderzenia piłki, ale wybita. Szybko wychodzą na Łukasiacy, ale tutaj się wypłynąć kolejny, więc nie było. Sędzia nie zasygnalizował tam sprawy, a Kubielski był naprawdę bliski wejścia do piłki, ale znów pod... Znak! Co on pokazuje, kurwa! Będziemy za chwilę mieli Jakuba Biele. I mamy zmianę w drużynie Warty. Numerem 23 wchodzi Adrian Filipak, a w drużynie Gości z numerem 13 Biela. 65 minuta. Boisko opuszcza Piotr Kowierski. Podziękujmy za grę brawami.
No moje tylko jest chyba, nie? Znaczy jeden za miesiąc. A, wyszedł. A który lepszy? Jest ten, nie? Aktywne, ale bez bramki, a teraz side-duck, czy dobrane, bo tak bardzo dobre dogranie. Ale sobie Michałowicza, a ten pada w polu karnym, sędzia pokazuje mnie, że Paulu będzie groźby za chwilę. On musi ją przyjąć, ułożyć, dam boże. Na szczęście nie ma burzy. No i wiadnie jest na szczęście tego. Chodzi z meczu. I mamy rzut rożny do gości wykonawcą Przemysław Tajda. 66. minuta spotkania. Ale teraz jak zgasił równowagę, chyba że UKS artyry Sojka w tym przyjęciu. Szczerze mówiąc, nie wiem, być może pośliznął się troszeczkę, tak? Dokładnie, no jednak budowa jest bardzo... trochę czysto. Nie tak, też trochę pada. Budowa będzie pewnie coraz cięższa, chociaż tutaj bardzo dobrze przygotowana do sezonu. Ta płyta boiska na mocy rzepki razu. Teraz Aleś do grania Rozmandowicza. Dojdzie tej piłki, ale dojdzie, chyba dojdzie. Fantastycznie, bardzo szybki zawodnik UKS-u dobywa na 14 metr. A tam troszeczkę zastanawiał się UKS-a. Poprawi sobie tę piłkę. Natomiast ugrzęzła ona tam gdzieś się pomiędzy zawodnikami Warty Sierac. Warta wydawało się za chwilę zgłowadzi atak. Ale sporo takich nielokalnych zagrań, to na nim już poradzi, teraz wyjdzie coraz więcej. Było środka, nie było. Tak wydaje się, jakby to szybko padnie z sił momentami. Nic osobno. Tutaj ruszył. Próba zagrania. Trzeba bardzo dzisiaj uważać bardzo te zagrania. Po ziemi zwłaszcza. Dopieszczać. Dopieszczać. Dokładne zagranie tutaj. Nie wybaczam. Poziom przegrał mimo wszystko, 69 minuta i jak na razie ta gra jest taka no, troszeczkę spokojniejsza, troszeczkę tempo spadło, takie gry ofensywne, takie troszeczkę mniej zawiązywanych jest tych akcji ofensywnych, więcej walki w środku, niż niedokładniejsze podania, mimo wszystko to został. Do patrolu piłka, zobaczmy, i wywalczył kolejny. Dobrze, bardzo dobrze.
i kolejny wzroczny wykonawca Łukasz Wojewski. O, jeżeli chcesz, to patrz. Zobacz. Zobacz, jak kopię to bilet. Zobacz, jak kopię to bilet. Chyba muszę do piłki, chyba. Mamy zmianę w drużynie Warty. Na boisko wchodzi Morkowski Filip, a wchodzi Przemysław Sosnowski. Podziękujmy za grę. Zmiana w barwach wyprzedaży. Morkowski z numerem 4 pojawił się na boisku. Gromkie brawa. Stajnikowej. Zawodnik, który... Jest piłka. Zawodnik, który dochodzi do bramki, ale tak jak na karcie. Raz po jego strzale kapitalnie zużywał się Michał Kosty. Tego strzale głową naprawdę fantastycznie zamieniał bramkę UKS-u. Bramka, bramka! Szybko, chłopcy! Zobacz. Oni są zdezorientowani. Gościom, myślę, że nie powinno się to jakoś bardzo cieszyć. Proszę do grania na prawą stronę Michaliego, które powstrzymane właśnie przez Markowskiego. Dobra interwencja, pierwszy kontakt z piłką, tylko do Warty się raz. I zobaczymy, czy te rzeczy udarne dopiero mają więcej sił. Warty, jakie są rezerwą UKS. Oni powinni napędzać trochę tą grę. Zdecydowanie tak, teraz Wittmajer. Myślałem, że czarpie gdzieś tam bardziej, ale skrzydłem. Próba uderzenia. Tak, chyba. Ale minimalnie nad poprzeczką. Tak. Szkoda, że więcej takich strzałów. Niewiele pomylił się w Kajsiak. Dużo było was zamówić. To dziwą próbował strzelać się. Nie, to mu rano, jak nie wykorzystał. Nie, to jest to. Tak, ale to jest to. Tak, to jest to. Dobrze wygląda współpraca dzisiaj, bo to widziała właśnie Skelin tutaj na prawej stronie. UKS-u, tak uważam, że mówią co tu sądzisz. Szukają tutaj często. Ale też właśnie często kupują tą prawą stroną. Kurczaki, UKS-u, żeby za masz lodówce i to trzeba kupić. O suchej mordzie nie musi mieć. Mateusz Bąkowicz, ten tam przygotowany z numerem drugim, o którym przed chwilą mówiłem, no też trzeba zobaczyć jaka rola. Jedzenie we własnym, raczej się mordzę. Przyszywany jest tam na prawą obronę prawdopodobnie. Kurwa, są zmiany w drużynie Warty na boisko. Patryk Kraniec. A boisko Jakub Czur. No ma. Ale nie jaką, to nie wiem. Ja piłki widzę. Akcja. Cały czas Warta się raz gdzieś próbuje wejść tą piłką. Pole karne. Zatrzymaj, spróbuję, ale zobaczmy. Jankę grozi, zadbając te odbiory przez UKS i próba kilku ataków teraz 4 na 3. Nie, zawsze 4 na 4, wypracają marcerze. Jest to piłka. To jest trzymany zawodnik UKS-u, ale nie przepisowo. Było zagranie ręką prawdopodobnie, jakieś zawarty zacierać. Będziemy mieli rzut karny w 74 minucie tego meczu dla Polskiego Klubu Sportowego. To 74 minuta i mamy rzut karny.
coś wyprzedzić. A gminy nie ma, to wiesz, że to nie jest. Jest wielka teraz szansa, kiedy KSR wyjdzie, chyba nie rozstrzygnąć do tego spotkania, a do piłki przychodzi Maksymilian Rozwandowicz, numerem 5, piłkarz, który wielokrotnie z tych strzelcem rzutu karnego jest Maksymilian Rozwandowicz. Rozwandowicz jest 5-2. Drodzy Państwo, 70. minuta meczu. 7 razu, 5 dla gości. Tak się przygotował do meczu. Naprawdę bardzo dobra forma tego pokaza. No, tym razem rzutu karnego. Ale bardzo dobrze chyba uderzył po ziemi, piłka na pewno jeszcze przyspieszyła na tej mokrej murawie. Ciężko było strzał obronić. Ale bardzo dobrze mierzony strzał tuż przy bocznej siatce. No, trudny do wyjęcia za bramkarza. Czy nie, ty jako bramkarz myślę, bramkarz B-klasowy. B-klasowy, ale to miałem okazję mierzyć się z zawodnikami czwartej ligi. Rozbijane często przez dobrze grające defensywę UKS. Największe zagrożenie jest pozycja. W drużynie gości na boisko wchodzi Tadwi. Żeby utrzymać prowadzenie tabeli, na to się zdecydowanie zanosi. Piotr Tadwir na boisku w 77 minucie. Kibice oczywiście na czacie głoszą, że wynik 8-2 typowali. A jeszcze trochę brakuje. Zobaczymy natomiast, jakby, że piłkarze UKS-u chyba sobie ostrzą zęby jeszcze na kolejne bramki. Dodajmy, że być może obecność właśnie Wojciecha Stawowego na tym meczu działa mobilizująco na piłkarzy grających dzisiaj w czarnych strojach z bojownikami. Gospodarze prawdopodobnie odniosą pierwszą porażkę w tym sezonie. Może tak właśnie na to wszystko wskazuje. No ale to też pokazuje te różnice klas niektórych zawodników występujących. Przede wszystkim w UKS-ie to uzdolniona młodzież, a także dzisiaj z pierwszej drużyny. No to obejąłem, że no warto się raz, no jednak troszeczkę, nie ma takich możliwości pozyskania takich. Zdecydowanie komfort chyba i psychiczny trenera gości jest zdecydowanie większy. Ale mówili, że każdy ma czuł. Jak po pierwszej połowie nie mógł, wiadomo, jak powiem. Raczej kłopoty tutaj bogactwa, można powiedzieć. Natomiast Marcin, jak chodzi o Warteświerac, no, pierwsza porażka, tak wspominaliśmy, na to się zanosi. Natomiast teraz jeszcze dogranie, pole karne. Wydawało się, że wszystko się z ręką. Ależ teraz strzał z numerem 14, Mariusz Woźniak, tak uważaliśmy za pierwszą połowę. 79 minuta i mamy bramkę. Kapitalne uderzenie. No jest naprawdę na to dzisiaj popatrzeć. Na bramkę strzelił Mariusz Woźniak. Mimo tego, że też pada piłkarze, strzelają pod poprzeczkę dzisiaj po raz kolejny, ale tym razem najładniejsza bramka w tym meczu. Na ten moment tak. 79 minuta, Mariusz Woźniak. Zawsze można sobie cofnąć, puścić zwolniony ten. Ale co to będzie? Warta się rad. No myślę, że po zdobyciu tej bramki jednak troszeczkę bardziej uwierzę w swoje możliwości, więc zobaczymy, może jeszcze do końca, mimo że do tego ściganie 11 minut, zrobił okazję, to by jeszcze może być naprawdę bardzo ciekawie.
6-7 minut. No i w tym momencie warto się robić, że znowu próbuje ofensywnie tutaj. I próba przechodzenia właśnie drugą gra środkiem. Zagranie właśnie. Świat obramki trzeba, by piłka może spływać do góry. Bardzo właśnie taki premiał. Piłkarz Warty, Kojecki. Zamieszało się tu próba jeszcze do rzucenia piłki. Na dalszy Ale Warta doszła do kolejnej sytuacji strzeleckiej. A mamy teraz reakcję trenera UKS-u. Z numerem 18 za chwilę pojawi nam się zawodnik Tomasz Górecki. Gości z numerem 18 wchodzi Górecki. Wyższe Tomasz Górecki na boisku. Bez broń zaszedł na poskiego. Cicho w las. Zarzenie. Co my zrobimy? Zagrał do Widmajera, Widmajer zszedł z boiska. Gdyby ją za boisko. No i tutaj cały czas jednak Warta przy piłce. Jakieś chyba dziwne rozluźnienie w szeregach szóstki się pojawiło właśnie. Pchnięcie, nie? Tutaj jeszcze około 8-9 minut regulaminowego czasu gry przed nami, plus wiadomo kilka minut doliczonego czasu przez sędziego Kwiatka na pewno. A teraz żółta kartka za jakąś dyskusję dla Łukasza Chojeckiego. Warto się raz. Wiadomo, a żółtą kartką sporo emocji tutaj podczas tego spotkania jest. 81 minuta zawodnicy Warty no, wiedzą, że jeszcze raz wygranie na centymetry do Kerry'ego, ten jednak podniósł, tam mógł jednak skorzystać ze swojej szybkości. Próbował uderzyć z pola karnego, ale jak myślisz? L1. Jak Państwo widzieli. Filip jak teraz próbował wejść Wierzyk tam na prawej stronie obrony. Warto się raz nieudany, ale piłka rzuca dalej. Warto, żeby stracili. Tutaj walka bardzo. Taka i próba w środku boiska. Każdą piłkę z obu stron. Tam mamy tą działkę, to tam wróci. I to było dużo takich semiksów. Teraz w kole wojska każdy z KS wprowadzali piłkę do gry, ale już ją stracili. A i trzeba bardzo niedokładne podanie. Niedokładności sporo w stron. Zobaczmy, kto tutaj lepiej i rozstrzygnie rozegra tę kwestię spotkania. Podał i stoi. Po prawej stronie, po stolini. Gdzieś tam Pandowicz tutaj. Rozsądne zagranie tego piłkarza. Szybciej przenieść do tego strony boiska. Gram online to tutaj OKS to ma jeszcze trochę spokojniej. Sobociński, Dąbrowski, Malarz. Malarz, Sobociński, Strach. Przełóżmy to. OKS-iacy teraz trochę postanowili poszanować tę piłkę. Dąbrowski, Lorenz, Strach. Tak, co chwila wraca do skiperów, ale teraz chyba przyspieszą. Tak jest, piłka do Bąkowicza na prawą stronę. Zobaczmy. Ale bardzo dobrze. Czysty ślisk Filipa Morkowskiego. Warto się raz zepsał tu. Tutaj trener się troszeczkę Warto się raz denerwuje, ponieważ zawodnik po dalej leżącym piłkę bliżej. 85. minutę tego meczu. Jeszcze liczymy tutaj na jakieś emocje.
Snufę Bąkowicze, żony się przyzwoity mecz prawego obrońcy UKS-u dzisiaj. Często właśnie prawą stroną ten zawodnik nam tutaj prezentuje groźne te akcje ofensywne wejścia w pole, nawet w tym pole karnym rywala. Teraz rzut rożny dla Snufę. Kolejny rzut rożny dla gości. Teraz mistrza bramce Mateusz Zadowski. Tam jest ubranie na krótki słupek, tam jest w karze UKS-u. Niepilnowany. Tam, nie tą stronę. Strzał wcześniej Mieszko Lorenz w numerem czwartym. Próba szybkiego dogrania do zawodnika. Widzę Warty się raz jeszcze śpiewami próbują troszeczkę zmotywować swoich zawodników, tak żeby jeszcze dali troszeczkę wątroby, jak to się mówi. Oj, bardzo dobre wypuszczenie tutaj. Teraz do planety piłka, ale znowu odcięty od tego. No ale mimo wszystko teraz zostać wysoko. Przejąć właśnie piłkę, to co zrobił Patora. Patora do Chojeckiego. Chojecki do Patory. Na pamięć zagrali ze sobą, ale... No tak, bardzo dobrze tutaj w defensywie jednak LKS wypychając Patora. Do końca Oskar Koprowski. Myślę, że przyzwoity też mecz tego zawodnika. Kilka razy gdzieś tam w ostatniej chwili nawet powstrzymał kilka zawarty w tym meczu. Właśnie ten zawodnik. Mamy już w tej chwili oprócz Aleksandra Potka i Karnikowskiego bodajże. Wszystkich zmienników. Rezerwowych zawodników UKS Wisła Błońsku. Teraz dogranie, daleka piłka na lewą stronę. Witamy Romanowicz, do tej piłki dochodzi, zobaczmy. Romanowicz, wycofanie. Ale kapitalna akcja. Zorowa kontra Wyspiego Klubu Sportowego. Mamy szóstą bramkę. Trzy razy dla UKS-u. Mamy bramkę dla drużynego. Teraz postaramy się dojrzeć oczywiście strzelca tej bramki, jego numer. Natomiast no, tak jak mówiliśmy, fantastyczne dogranie, dalekie podanie za linię obrony, tam do piłki pierwszy dochodzi na lewym skrzydle Jakub Romanowicz. Dogrywa do Tomasza Góreckiego, który w 87 minucie. Myślę, że tutaj już jednak rozstrzygnęła losy tego meczu. Jest 6-3 na rycerzy wiosny. Warta, Sierac, mimo prób, tutaj jeszcze przerwała w tej drugiej połowie, ale jednak przewaga gości z Łodzi. Te sytuacje, do których wydaje dochodzili, wykorzystali. A bramkę na 3-6 strzelił Góreckiego. Tak, zdecydowanie. Troszeczkę czasami wydaje mi się, że roztrwaniają te swoje sytuacje, tą okazję na strzelenie bramki. Te Kelly, który mógł sam na spokojnie wykończyć to. Było tych parę sytuacji, które mogły skończyć i prowadzić dużo więcej. Ale mimo wszystko, no 6 strzelonych bramek. Natomiast no 3 stracone. No to też wiele mówi troszeczkę o defensywie UKS-u, która no, mimo wszystko wydaje mi się troszeczkę za słabo funkcjonuje. I tutaj gdzieś Warta się raz cały czas próbuje jednak przeprowadzić akcję. No jest mocno szybko odcinani są zawodnicy Warty w tym momencie. W tym momencie ruszył prawą stroną Warta, ale dogranie za mocne, natomiast przejmuje. Ten mecz w wykonaniu gości to troszeczkę w pigułce. Można powiedzieć wszystko to, o czym przed sezonem mówił trener Marcin Matusiak, nowy trener UKS-u, który w czerwcu objął tutaj stery w rezerwach Wielkiego Klubu Sportowego. Trener, pierwszy trener. To właśnie on powiedział w wywiadzie dla oficjalnej strony Wielkiego Klubu Sportowego, że może wybaczyć młodym zawodnikom błędy. One się dzisiaj przytrafiły, 3 bramki rezerwy UKS straciły. Natomiast nie wybaczy braku walki, zaangażowania do ostatniej minuty.
bo też dzisiaj widzimy UKS do końca walczy o kolejne gole. Mamy już drużynie gościu przygotowane do wejścia, Karlikowski. Jak najbardziej. A za chwilę ostatni zawodników z pola wśród rezerwowych UKS zameldują się na boisku. To będzie Michał Karlikowski. Najstarszy z zawodników, którzy dzisiaj zasiedli na ławce rezerwowych UKS-u. Rocznik 98. 22 lata, zawodnik. No ale to dobrze, młodzi zawodnicy są wprowadzani do drużyny UKS-u właśnie przez rezerwy. Marcin jeszcze, może Warta powalczy o czwartą bramkę. No i właśnie Karlikowski tutaj pędzi, ma dużo sił. Tak jest, Karlikowski. Ślizgami bezpardonowego tutaj potraktowali obrońcę. Warto się radza, ale oczywiście czysto. Dobra interwencja gospodarzy. Jeszcze spróbują Poneta. Poneta właśnie do tej piłki. Ale niestety tutaj chyba troszeczkę też wiary brakuje w niektórych sytuacjach. To, że można jeszcze tutaj powalczyć. Powalczyć, tak. To mamy już koniec regulaminowego czasu gry. Pytanie, ile się doliczy sędzia. Ale myślę, że za dużo nie, ponieważ wielu przerw w grze w drugiej połowie nie było. Z tym 13 wygraliśmy. Tutaj zobaczymy, że musimy oczywiście powiedzieć, że sama trójka zawodników. Major Rozpadowicz. Ale piękne zagranie przyjęcie już tak. Prawą stronę. Karlikowski. Dograł tam, chyba zawahał się piłkarz UKS-u niepotrzebnie. Jeszcze faulował bramkarza Warty, Mateusza Blazowskiego. Jak Kupiela akurat właśnie chyba tam chyba troszeczkę właśnie zawahał się w tej akcji. Tak. Też nie wiemy jak... Mógł od razu ruszyć. Jak nie dali niespalonego, czy mógł ruszyć wcześniej. Natomiast Marcinie, Wittmajer, Tosik i Rozwandowicz, trzech piłkarzy UKS-u wyceniani przez portal Transfermarkt na 400 tysięcy euro. To tylko ta trójka zawodników, więc można powiedzieć, że tutaj kilka, nawet może milionów złotych dzisiaj biegało na obiekcie masyrów się razu. Ale tu cały czas warto się raz jednak próbuje. Taki troszeczkę na wiwat, ale już wiemy, że dlatego, bo jeden z piłkarzy warty przy tym strzelać. I mamy kolejną żółtą kartkę, wiadomo, do gości. Druga postawa pewnie uciekła przy tym wejściu piłkarza UKS-u. Stąd nie widać. Jeszcze Warta będzie miała okazję z tego rzutu wolnego zagrozić się bramce Michała Kota. Oni Łodzi nie widzieli nigdy na oczy. No i zobaczymy. To będzie ostatnia akcja tego spotkania. Oczywiście tak, pieniądze nie grają. My też wiemy o tym, obserwując mecze, że czasem są tam też naprawdę niezłe widowiska. Żądacie stadionu i cię podróżemy z własnych regionów. Ale uderzenie Polski, piękna parada. No. Dzisiaj Michał Kot naprawdę na bramce. Myślę, że robi co do niego należy. Że jeśli będzie się dobrze rozwijała kariera tego bramkarza, to być może jeszcze pierwsza drużyna będzie miała oczywiście sporo. Pamiętasz, nagrywaliśmy rok temu z Nerem też tam... Czechy z tego zawodnika. Też tam zawodnik Elkarsów. Tak, wtedy... Natomiast wtedy, Marcinie, masz chyba na myśli w zeszłym sezonie podczas meczu Nerw pod Dębice UKS 2 Dawida Arenta, tak? W barwach UKS-u, to jest ten mecz tego bramkarza. W barwach Neru. Jakuba nie domagałem. Jakuba nie domagałem. Dwaj bramkarze, którzy sprawili, że był wynik 0-0. Ale Marcinie, nawiązując do tego meczu, wtedy początek sezonu też... W pierwszej ligowej sugerował, że faktycznie goście będą faworytem. Nie zawiedli, strzeli 6 bramek. O godzinie 17. Bardzo dobra.